Oto definicja R0, podstawowej liczby odtwarzania. Omówię ją. To liczba osób, które ulegną zakażeniu od jednej osoby już zakażonej w okresie zakaźności choroby w grupie ryzyka. Chodzi tu o populację niezaszczepioną. Można to ująć tak. Ja podchodzę do sprawy matematycznie. Jeśli macie, powiedzmy, zapiszę to tutaj, istniejące przypadki. Istniejące i są też przypadki nowe. Te liczby można podzielić przez siebie. Liczba nowych przypadków przez liczbę istniejących istniejących równa się r0. Omówmy kilka scenariuszy. Powiedzmy, że r0 jest mniejsze od 1. Przemyślmy tę sytuację. Dwa istniejące przypadki. Po jakimś czasie sprawdzacie, ile osób jeszcze zachorowało. Tylko jedna. Były dwie... ale jeden podzielone przez 2 równa się 0,5, czyli mniej niż 1. Co to dokładnie znaczy, że jeśli r0 wynosi mniej niż 1, to z czasem choroba wygaśnie, przestanie się szerzyć. Powoli wygaśnie, bo coraz mniej osób będzie ulegać zakażeniu. Może już w następnym pokoleniu nie będzie nowych zakażeń? Te choroby są miłe, bo same się kończą. Dla ludzkości to zawsze korzystne, gdy choroba zakaźna wygasa. Kolejny scenariusz to R0 równe 1. Powiedzmy, że mamy dwóch chorych. Po jakimś czasie pytamy, ile nowych osób zachorowało. Okazuje się, że dwie. Dwa stare przypadki, dwa nowe. 2 podzielone przez 2 równa się 1. Obserwując tę chorobę w czasie, stwierdzimy, że sytuacja jest stabilna. Choroba nie szerzy się ani nie wygasa. Stale są dwa przypadki. Teraz trzeci scenariusz: R0 większe od 1. Tu było mniejsze, tu równe. W trzecim scenariuszu jest większe. Znów zacznijmy od dwóch przypadków. Ile osób uległo zakażeniu? Niech ta choroba będzie silnie zakaźna. Zachorowało sporo ludzi. Powiedzmy, że 8 nowych osób. Ile starych przypadków? Dwa, jak w tamtych przykładach. Czyli R0 jest równe 4. To więcej niż 1. Ta choroba się szerzy. I tą chorobą się martwimy. Rozprzestrzenia się. Albo spróbujemy ją ustabilizować, jednym celem byłoby przynajmniej ustabilizujmy sytuację, by nie chorowało więcej ludzi. Inny cel to wykorzenienie, czyli eradykacja choroby, aż do teoretycznego R0 równego 0. Co to właściwie znaczy, że ta liczba nowych przypadków wynosi 0? 0 w liczniku. To znaczy, że nie ma nowych przypadków. Wykorzeniliśmy chorobę. Jeśli więc chcecie eradykować chorobę, tak jak stało się na przykład z ospą, to musicie jakoś ograniczyć liczbę zachorowań do zera. Ale na ogół chcemy tylko zatrzymać szerzenie się chorób. Taki cel musicie sobie postawić. To jest cel numer jeden. Rozpatrzmy to na przykładzie prawdziwej choroby zakaźnej, świnki. Wirus wywołuje gorączkę, bóle głowy. Uogólnione złe samopoczucie. Powiększają się ślinianki, zmienia się wygląd twarzy. Stąd nazwa choroby świnka. Nie jest to przyjemny wirus. Badania wykazały, że świnka ma R0 równe 4. To ten przykład. Z dwóch przypadków, 8. Na szczęście mamy szczepionkę MMR przeciwko śwince, odrze i różyczce. Ta szczepionka jest podawana wielu osobom. Zastanówmy się, jak pomaga zatrzymać szerzenie się na przykład świnki. Pomyślmy, mamy tylko zahamować szerzenie się choroby. Co to znaczy? Że docelowe R0, że docelowe R0 będzie wynosić 1. A jakie jest obecne R0? Od czego zaczynamy? W tym przypadku to 4. Odsetek ludzi, którzy i tak zachorują, nawet przy tym celu, wyniesie jedną czwartą. Te dwie osoby i tak zachorują na świnkę, choćbyśmy zahamowali jej szerzenie się. Jest tak, jak tutaj. Ale świetna wiadomość jest taka, że ochronimy aż tyle osób. Przy takim obranym celu ochronimy tyle osób. Zapiszemy to jako 1 minus 1 czwarta. 1 minus docelowe R0 przez R0 aktualne. Wzór odnosi się do tego. To dotyczy tego fragmentu, a to tego fragmentu. Jaki więc odsetek ludzi potrzebuje szczepionki? Jaka część populacji? Jaki procent ludzi potrzebuje szczepionki, by udało się chociaż zahamować szerzenie się choroby? Na to pytanie musimy odpowiedzieć. Powiemy to, co zapisaliśmy. 1 minus docelowe r0, czyli 1 podzielone przez r0 bieżące, 4. A to jest 3 czwarte, inaczej mówiąc 75%. Jeżeli zdołamy zaszczepić 75% ludzi, Czyli tych tutaj, 6 z 8 to 75%. Wtedy zmieni się sytuacja ze świnką. R0 nie wynosi już 4. Teraz to nasze R0 docelowe, czyli 1. Omówię jeszcze jeden przykład, żebyście dobrze zrozumieli. Odra ma R0 równe 18, czyli na jeden istniejący przypadek mamy 18 nowych w okresie zakaźności. Zwykle to parę tygodni u niezaszczepionej populacji. A w takim razie, jaką część populacji trzeba zaszczepić, by powstrzymać szerzenie się choroby? No dobrze, to znaczy 1 minus docelowe R0, by zahamować chorobę, czyli 1, podzielone przez bieżące R0 18. Taką część populacji trzeba by zaszczepić, a to jest jakieś 94%. Szlak. To znacznie więcej niż w przypadku świnki. I jeszcze jeden przykład. Błonica, inaczej dyfteryt. Dyfteryt. R0 wnosi około 6. Te wartości 6, 18, 4 dla świnki, różnią się zależnie od badań. Na ogół podaje się zakresy. Przyjmijmy 6. Czyli mamy 1. Minus 1, bo to docelowe R0, podzielone przez 6, co równa się 83%. Im wyższe R0, tym większa musi być wyszczepialność populacji, by udało się zapobiec epidemii. Omówiliśmy tu tylko jeden sposób ochrony ludzi szczepienia. Drugi sposób to próbować ograniczyć liczbę nowych zachorowań fizycznie np. przez kwarantannę przez odizolowanie chorych, żeby inni nie ulegli zakażeniu. To też może zapobiec nowym zakażeniom. Nie mówię, że szczepienia to jedyny sposób, ale skutecznie powstrzymują szerzenie się chorób.